Z okna w Zabrzu wypadła 19-latka. W sprawie został zatrzymany jej 21-letni partner. Kobieta przeżyła, mimo że był to upadek z 4 piętra. Udało się ją przesłuchać. Wstępnie policja podejrzewała, że to partner namawiał ją do popełnienia samobójstwa. Fatima Orlińska. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przesłuchali dziś 19-latkę. Kobieta zaprzeczyła, jakoby jej partner miał przyczynić się do jej upadku z okna 4 piętra. Tym samym zatrzymany wcześniej 21-latek po złożeniu zeznań został zwolniony. Dotychczasowe ustalenia policjantów wskazują na to, że dziewczyna zaplanowała wcześniej skok, a przed tym zdarzeniem w mieszkaniu, w którym przebywała ze znajomymi, odbywała się impreza. Nasza wiedza jest taka, że ona miała liczne obrażenia, miała przejść operację, ale jej stan przez lekarzy został określony jako stabilny. Przesłuchiwane są osoby, które były w mieszkaniu, gdzie ta dziewczyna wcześniej przebywała. Z racji wynika, że mogło tutaj dojść do próby samobójczej. Jedna z osób zostaje zatrzymana, to jest 21-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go w związku z podejrzeniem, iż mógł on nakłaniać do popełnienia samobójstwa. Wszystkie osoby, które przebywały wówczas z dziewczyną w mieszkaniu, były pod wpływem alkoholu. Służby przypominają, że jeżeli ktoś przeżywa trudności i myśli o odebraniu sobie życia lub chce pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy pod numerem 800 702 222.